Robin przyszedł sam, dlatego nikt nie zwrócił na niego uwagi. Na razie dzięki przebraniu zdoła dotrzeć do miejsca, w którym rozgrywany jest turniej. Aby zbliżyć się do Marion, musi zdobyć srebrną strzałę. Miejmy nadzieję, że nikt go nie rozpozna. No nie wiem, przyszedł do Nottingham, gdzie jest szeryf. Wszyscy go szukają, a jemu zachciało się strzelać. No i co? Strzeliłem w sam środek. O, Marion się to podoba. Dobra. Tylko, że jak właśnie, jak szeryf nas rozpozna, no to będzie przypał. Lekki przypał będzie dlatego, że widzicie, kogo on ma na swoich... na swoje rozkazy. Dwóch rycerzy. No. A więc to, co mówią, jest prawdą. Rzeczywiście wydajesz się być najlepszym łucznikiem w całej Anglii, Robin Hoodzie. Ale jedno jest pewne. Jesteś też najgłupszy. No, dość tej zabawy. Broń się. Zobaczymy, czy z mieczem radzisz sobie równie dobrze, jak z łukiem. A, spróbujmy. Zapłacisz za to. O ty kurde, patrzcie. Jesteś silniejszy niż myślałem. Jeszcze się spotkamy, awanturniku. Obiecuję. No problem. Oj. Ranny szeryf nie może podjąć dalszej walki. Daje więc znak swym ludziom, by schwytali Robina. Chyba pora uciekać. Jasne, że pora uciekać. Zawsze pora uciekać. Spadamy stąd. Trzeba wejść na górę i porozmawiać z Marion. Robinie, twój udział w turnieju to szaleństwo. Nie pomyślałeś, że to mogła być pułapka? Tego właśnie się obawiałem. Ale musiałem cię zobaczyć, piękna Marion, by mieć pewność, że nic ci nie grozi. A poza tym można zdobyć ciekawą nagrodę. Nagrodę? Ryzykujesz tyle dla srebrnej strzały? Dla pocałunku od ciebie. Uważasz, że na nie nie zasłużyłem? Nie mamy czasu na zbytki. Musisz uciekać. Zrobię, co mogę, by ci pomóc, ale nie będzie to proste. Może otrzymamy pomoc w samym Nottingham. Widziałam, że młody łucznik, z którym konkurowałeś, bardzo uważnie przyglądał się twej burdzie z szeryfem. Kto tam idzie? No, proszę, proszę. W takim razie musimy zwerbować do naszej wesołej kompanii tego oto łucznika. Przy okazji zbierzemy sobie naszą Marion, te ziółka, które są tutaj, i schowamy się na chwilkę w tym miejscu i sprawdzimy, jak sprawa się ma, póki nie ucichnie tutaj na dole, póki nie przestaną biegać. Czyli tak, mamy tutaj tego jednego. Zobaczmy, gdzie są jacyś żebracy, którzy mogliby nam coś powiedzieć. Tutaj mamy czerwony zwój. Zapewne będzie coś ciekawego nam chciał powiedzieć. Dziadek też na pewno będzie nam chciał coś powiedzieć. Czy coś więcej mamy? Tak naprawdę możemy już iść do Sherwood, bo przyszliśmy na turniej, porozmawialiśmy z Marion i teraz dodatkowo można po prostu pozyskać nowych kompanów. Ten będzie jeden i on jeszcze nam powie o dwóch kolejnych, których można tutaj uratować na mapie. Jeden będzie tutaj, jeden będzie chyba tutaj, z tego co pamiętam. Co do innych rzeczy na mapce, to mamy tylko i wyłącznie jeszcze tutaj pieniążki i tutaj dwa woreczki z pieniędzmi. Niestety tu jest bardzo dużo ludzi. Nie wiem, kto tak naprawdę tam jest, bo widzicie, że te jednostki nie są odkryte. A, jeszcze tutaj jest woreczek z pieniędzmi, czyli to miejsce musimy sobie ładnie zeksplorować. Zajmie nam to troszeczkę czasu. Z kolei w kościele też jest pewna niespodzianka, tak samo jak tutaj. Taka poduszeczka, widzicie? Okej, czyli trzeba oczyścić zamek! Mam nadzieję, że to się uda, ale póki co to musimy sobie oczyścić drogę do naszego kolegi. Ja sobie na wszelki wypadek zapiszę, bo tutaj jest bardzo dużo mówienia, jeżeli miałbym powtarzać tę misję. Dlatego saveik pod numerem 14. Okej, musiałem oczywiście wczytać. No ale cóż, w takim razie idziemy do przodu. Tylko czekać musimy, aż się ta sytuacja uspokoi. Gdzieś tam wpadłem dosyć poważnie, jeżeli chodzi o tych strażników.
Czy ty wchodzisz po schodach jeszcze? No jasne, że wchodzisz po schodach. Musisz tutaj wleźć. No przecież... Następny biega. Czy wy możecie się uspokoić i siąść na dupie, czy macie owsiki, za przeproszeniem, do jasnej cholery? Spadać mi stąd! Już! Paszał won! O jeden problem jebudu. Mniej. No tak, 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 tak. No zwracaj na mnie uwagę, ty pieprzony... Pikinierzy! Młokosy. Okej. Broń się. No i tak, i oczywiście co? Oczywiście nie dał mu rady. Jestem dla ciebie zbyt silny. Gościu, masz przerąbane. Masz przerąbane! Ty też masz przerąbane! Wypierdzielaj mi stąd! O jeden problem mniej. Mógłbym go w sumie jakoś tam związać, ale wiązać tylko może ten tutaj oto łucznik. Zobaczmy, czy ktoś tutaj cały czas biega. Cały czas biegają. No jasne, że biegają. A co? Co mają robić, jak mają owsiki w dupie? No i co? I patrzysz na mnie i widzisz mnie. Ktoś ty? No ty frajerze, ty frajerze. Zaraz tego ocucą. No. A, dali se siana. Hehe. Loser. Dobra. Złazimy stąd. Mam to gdzieś. Najwyżej się nimi zajmiemy. Po kolei. Hopsa. Yeah. I co? Przyłączyć się do wesołej kompanii Robin Hooda? Z radością! Jestem Macz, syn młynarza. Mój łuk jest do twoich usług. Wygląda na to, że będziesz potrzebował mojej pomocy, by stąd się wydostać. Mam pomysł. W pobliżu mieszka dwóch moich kuzynów, którzy chcą walczyć za króla Ryszarda. Chodźmy ich poszukać. Ja wiem, gdzie oni są. Aha, jeden jest tutaj. Z widłyma. A drugi jest tutaj z pałkyma. No, powrót kamery. I możemy się przeprawiać przez kolejne zastępy wrogów. Mam nadzieję, że uda mi się go pacnąć. Udało się. Kto? Udało się. I udało się. Dobra. W takim razie Macz, chodź tutaj. I będziesz wiązał tych panów. Tylko się tutaj kicni. Tak. Byle się by jeszcze ci nie zauważyli, co? Ja bym tak cię prosił. Jak cię zauważą, to będziesz miał przypał! Na pewno ktoś wlezie tutaj na te mury, dlatego ten jeszcze tutaj ma te owsiki. Więc wlezie na te mury i na pewno nam tutaj będzie przeszkadzał, rozwiąże ich wszystkich. I co? I będę miał to gdzieś, bo ja potrzebuję tylko się tak naprawdę przedostać w tym momencie przez te mury. Później będę się poruszał tam na dole. No i oczywiście co? O, nie. Pewnie się zastanawiacie, o co chodzi. Muszę odpisać po prostu na SMS-a. Ważne, ważne. Wow, dwóch rycerzy tutaj pilnuje. Jeden czarno-czerwony, drugi jakiś pomarańczowy. Czyli jeden słabiak, drugi trochę mocniejszy. Ale na szczęście nasza piąchopiryna jest nieoceniona. Mówki następne. O, patrzcie. Chciał się stawiać. Chciał się stawiać, frajer. Zwiążemy go na spokojnie, wracamy. I tych tutaj też trzeba na tych murach. Ale czy trzeba? No dobra, trzeba. Jak trzeba, to trzeba. Następny. Ups. I jeszcze jeden. Następny. Super. Byleby tylko jeszcze ci nas nie zauważyli. Ich trzeba będzie jakoś tutaj zwabić. Czy ja ich jedną strzałą będę potrafił ściągnąć? Nie trzeba mi, żeby tutaj wszystkich ratować. Ale trzeba tutaj jakoś wrócić do tych drzwi. No i co? Może tym Match Millerem podejdę, albo nie, albo dobra. Wezmę sobie Robin Hooda. Jak już Robin Hood jest troszeczkę uszkodzony, to później być może uda nam się Lady Marion. A właśnie, Lady Marion. Lady Marion. A ty skąd się tu wziąłeś? A nie, ja teraz Lady Marion tak łatwo stąd nie wyjdę. No,
Proszę, do Lady Marion będę musiał później przyjść. Trudno się mówi i płynie się dalej, i płynie się dalej. Spróbujemy jakoś to rozwiązać. Stać! Kim jesteś? Ja nic nie wiem. Broń się! Cofam się, cofam się, cofam się. Jeszcze ci pokażę, zobaczysz. To boli! Nie! Czemu wy nie możecie się spokojnie jakoś sturlać po tych schodach? Tylko musicie mi tutaj... No i co? I dostanę znowu 6 w klatę, 6 w klatę, 6 w klatę. Do jasnej cholery! Robin, ale ty jesteś cienka pała! Ach, tego oczywiście, że nie... Nie trząchnę na tą piąchopiryną. Bo on mnie zauważy, no. Jasne, że mnie zauważy. No i co? 13 znowu tutaj. Wejdź i z tą halabardą swoją. Do domu! Frajerze! Ach. Ale ten będzie mógł mnie uleczyć jakoś. Bylem miał tylko zielsko przy sobie. Frajerska jędza, która będzie donosiła. Czyli tak zwany kapuś. Tak zwany kapuś tutaj jest, widzicie? No. Uwaga na kapusiów. Ten się podrapał, podupali. Niestety nie mogę ich przenosić, kurde. Feller, feller! Nie mogę ich przenosić. Zabiłbym tą, kurde, jędzę, która donosi. Kapuś pieprzony. Nie dość, że... No, biegają, biegają. No patrzcie, jak oni biegają. Patrzcie, w las tutaj. Jeszcze ci pokażę, zobaczysz. No, no przecież... No przecież chyba mnie zaraz szlak trafi. Taki kurde młokos zabił... No patrzcie, no... Nie, Robin, ja mam o tobie bardzo niskie mniemanie. Jesteś jednym wielkim luzerem. Dlaczego? Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia dlaczego, wolę nie wiedzieć. Wolę nie wiedzieć, nie chcę się z ciebie tak bardzo napijać na wizji. No i oczywiście co? Oczywiście ta jędza zwróci na nas uwagę, tak? No pomóżcie jej! Pomóżcie! Co to się dzieje? Głupia. No i tak, poszli do dowódcy. Powiedzą, że coś jest nie tak. Robin dostanie posiłki. Nie dość, że i tak nie ma za dużo życia. To jeszcze, kurna mać, dostanie po dupie. Patrzcie, ile tu pieniędzy. Skąd się tu tyle wzięło? Że co? No nie żyje, no nie żyje. Bardzo dobrze, że nie żyje. O to chodzi. I co? I teraz wrzawa. Wszyscy tutaj podnieśli się. O Jezu, rozgon niezły. Ach, dobra. Ty też nie żyjesz? No nie żyje. A. I dobrze. Nawet nie znaleźli tych, którzy są ogłuszeni tutaj na murach. Bardzo dobrze. A nie! Chyba znajdzie go. No i dupa. Przysłowiowa dupa. Aha. I następnych będą ocucać. Oż ty w mordę. Ja się tu tyle męczyłem, żeby was wszystkich powiązać, żeby was wszystkich ogłuszyć, a wy nie. Oni wszyscy muszą wstać. Frajerzy. Ci starczami są upierdliwi. Są takie upierdliwe mędy. A nie mogę wyjść tym Robinem, dlatego że no po prostu będzie przypał. Czy każdy musi dotknąć zwłoki swojego kumpla? Nie żyje! Tak, nie żyje! Ja już to słyszę 10 raz! Ale on nie żyje! No, po prostu ręce opadają. Ręka, noga, mózg na ścianie, ty frajerze! Pozbieram sobie pieniążki. Uuu, ile pieniążków! Pięknie! Czy ktoś jeszcze ma zamiar tutaj przyjść? Jeżeli nie, to ja wam bardzo serdecznie podziękuję i mam was w głębokim poważaniu. Patrzcie, wejdzie tu czy nie wejdzie? Ach. Co, gra strategiczna, w której będę musiał się kitrać cały czas? Nie, mam to gdzieś. Zaraz wybiega mi gdzieś tam, sobie wlezę. Gdzieś daleko. Byle daleko. Skąd ty się tu... Oż ty, kurde, mać! Masz świadomość, że nakarmię cię ziemią? No działaj go tutaj! No co ty, nie zadałeś mu jeszcze żadnych obrażeń!
No. Smutny widok. Niech wszyscy giną, a co? Patrz, on się nie rusza. Niech ginie! No skąd się tutaj wziął rycerz? Nawet dwóch rycerzy. A usłyszeli chyba odgłosy walki na górze. Zostaw to. I mam to gdzieś. Mam to w głębokim poważaniu. Ja chcę się po prostu przesuwać dalej. Nawet nie wiem, czy zbierać te insygnia koronacyjne. O, jak. Nie są one potrzebne, po prostu nie są one konieczne do przejścia gry, a tam pilnuje ich rycerz. W sumie niełatwo by było też się tutaj przedostać, zwłaszcza przez tą bramę, gdzie pilnują rycerze. No ale cóż, dobra, jeszcze chwilę poczekamy. Kurde, frajerze, nie, mam cię gdzieś. Mam cię po prostu dosyć. Wypierdzielaj mi stąd. I z tą tarczą w dupę się pocałuj, w dupę się pocałuj. No! Ha! Who's the boss? Ja jestem bossem myszki. Co, wlezie po tych schodach? Trzeba powyżynać tych starszą, bo po prostu mnie zaczynają irytować. No i co? I wlezie tu? Do tych drzwi, czy nie? Jak myślicie? Zobaczcie, wszyscy biegają. Wszyscy mają nas srane we łbie. Nikogo tu nie ma! Nie rozumiecie? No dobra, jest Robin Hood, ale mniejsza z tym. Dobra, zrobię taki myk. Zrobię taki pewien myk. Mam nadzieję, że on mi się uda. Niestety ten babol przebrzydły, wstrętny. Podniesie alarm. Dobra, właśnie tutaj. No co? Wracaj do swojego dowódcy. On się nie rusza. A to mi nowość. Wracajcie do swojego dowódcy, proszę was, no. Idźcie. Idźcie stąd. Idźcie stąd, proszę was. Ile razy mam prosić? Patrz, on się nie rusza. Serio? Serio? Oż ty w mordę, jeża, jeżo zwierzę. Oj, oj. A? Chyba sobie dał siana. Patrzcie, zniknął mu wykrzyknik z nad głowy. No, no, no. Niestety ci goście z halabardą nie są podatni na przekupstwo. Dlatego wtedy, kiedy ja rzucę ten mieszek oto tu, chyba że ludzie. No. Co to? Pieniążki. Te pieniądze nie należą do mnie. No patrzcie jaki prawy. Patrzcie jaki prawy. Pieniążki. No, no. Okej. Okay. Ja mam to gdzieś. No i tak, dostałem 13 w dupę. Proszę was bardzo, nie w pupę. Nie lubię. Naprawdę. Chowaj się do środka. I będziemy tak sobie teraz z wami wychodzić, i wchodzić, i wychodzić, i wchodzić. I bym chciał zabić tą babkę, która mi rzeczywiście truje dupę. Czy ktoś jeszcze może... Zwycięstwo! Jest! Jest! Czy wejdziesz ze mną? A. Ktoś ty? Ja to jestem... Kto? Jestem Robin Hood. Zbyt silny. No i dobrze. I to by było na tyle. W końcu możemy uwolnić tego tutaj kamrata. Witam. Od najdawniejszych lat uczyłem się subtelnej sztuki machania widłami. Wreszcie po latach codzienne ćwiczenia przynoszą owoce. Będę walczył u twego boku w imieniu króla Ryszarda. Dziękuję bardzo serdecznie. Miałem taką cichą nadzieję, że jednak ktoś do nas przyłączy się, oczywiście z widłami. Ach, ciężkie. Pomocy! Mi! No i znowu będą latać, znowu będą biegać. Ach. Dobra, zobaczmy jak tam się ma Marion.
Ona cały czas jest na zamku, sytuacja się uspokoiła. Albo ja powybijałem wszystkich, albo po prostu się uspokoiła. No i co? I teraz... A skąd was się tyle wzięło znowu? A, stąd. Dobra. Może Robinem już sobie damy spokój, jeżeli chodzi o walkę z nieprzyjacielami. Chyba, że... O, ty super. Jejku, ratujesz mi życie po prostu. Haha, teraz to ja mogę z wami walczyć. Wy frajerzy, wy jedni, wy. No, co? Dobra, a tutaj kto biega? A to chyba są dzieci. Dobra. Zemdlał, serio? I zaraz będzie biegła, znowu krzyczała pomocy. Te, dowódca! Ja bym ci radził jej po prostu nie słuchać. I bym chętnie ją po prostu stąd wywalił. Z tego miasta. Albo nałożył na nią takie podatki, żeby się obsmarkała. Mogę iść dalej? Czy są jakieś tutaj drzwi po drodze? Żeby w nie wejść. Tam nic nie ma, panie. Okej. W takim razie pójdę sobie Robinem, wyjdę na przechadzkę, sprawdzę, odkryję, czy jakieś tutaj ciekawe rzeczy są. O, proszę. Ten pan sobie tutaj śpi. Aha. Super, chciałeś, kurde. Następny. Ups. Czy on tu podejdzie? No jasne, że podejdzie. Broń się. Zwycięstwo! No, ajajajaj. Niestety na widoku został pokonany. Niech cię sępy pożrą. Czy ktoś go usłyszy? Ajajajaj, dostałem w plery. Dzielnie. Pięknie! Czy ja mogę dobijać ich? Jest! Mogę! Tym Peterem! Dzisiaj będzie sama rzeźnia. Ta misja mnie bardzo, bardzo denerwuje, dlatego będzie rzeźnia. Haha, rzeźnia. Mówiłem, że będzie rzeźnia. Okej, tutaj mamy kolejne insygnia koronacyjne, a mianowicie, miecz. Czy on będzie nam potrzebny? Zobaczymy. Wszystko się okaże. Jak ja tego capnę tutaj z piąchy, to ten niestety może zwrócić na niego uwagę i zapewne zwróci na niego uwagę, powiem wam szczerze. Dlatego, czy ja mogę zwabić tego oto tutaj halabardnika, że się tak wyrażę, jabłuszkiem? Wow, jaki zamach! Kto to rzucił? Nie mam pojęcia, stary. No i co? Kto to rzucił i tyle? Serio? Are you fucking kidding me? Nic więcej nie powiesz? Co za frajer. Dobra, jest tu jakaś pani, która rozpacza. Nad czym rozpacza? Nie mam pojęcia. Ale mówi, że jestem przystojny. Fajnie. Okej, trzeba go jakoś, kurde, tutaj zwabić. Tylko uwaga na tego. Nie chciałbym mieć dwóch na głowie. No. Dobra. Staram się tego zwabić. Ops. Ten przy drzwiach mnie zobaczył. Frajer. Loser. Dobra, jeszcze raz spróbuję go zaczepić. Broń się. Cofaj. O, patrzcie. Czyżby oni nie wychodzili z tego kościoła? No to w takim razie mogę mu zrobić tak. O, jeden problem mniej. Podejdzie do niego czy nie? Jak myślicie? Jak nie podejdzie... Co on tam tak leży? Aaa, patrzcie. Wstawaj, leniu śmierdzący. Rycerz go podniósł. Skubany. W takim razie trzeba będzie go jeszcze raz pacnąć. A później... szybko dobić. Tylko, że chyba nie zdążę. Chyba nie zdążę jednak tak szybko tego zrobić. Broń się. A kto tam idzie? O ty frajerze. Przebrzydły. Nic wam nie jest.
Mów, kim jesteś! O. Czy do mnie podejdzie? Patrzcie, nie podszedł. No i dobrze, w takim razie będę się z nimi rozprawiał po kolei. Czy się uda? Zobaczymy. Już prawie nas zobaczył, ale jednak nie. Jeszcze bym chętnie zobaczył, czy ktoś ciekawy jest tam w środku jeszcze. Zaraz postaram się tam wyjrzeć. Mów, kim jesteś! Jeszcze jeden rycerz. Jeszcze jeden rycerz, który nam będzie tutaj przeszkadzał na pewno. Rzućmy okiem na to jeszcze, jak ci chodzą. Bo bym chciał zajść tych od przodu, od frontu. Ale ci mają bardzo szeroki zakres tych swoich ruchów. Aż od dołu do góry. Oho! Rycerz na nas zwrócił uwagę. Stój, kmiocie! Podejdziesz do mnie, czy nie? Mów, kim jesteś! No, sorry, nie powiem wam. Podejdź, to się dowiesz. Nie chcesz się dowiedzieć? Tchórz! Żadnego honoru! Ja w niego nie mogę niestety strzelać. W tego też nie mogę strzelać, dlatego że... Jak widzicie, strzały mi nie pozwalają. Strzała leci do góry i w dół. No jak ja pójdę sobie tutaj? No to co? To oczywiście nic mi nie zrobią. Mów, kim jesteś! Aj. Nie widzicie mnie. Okej, w takim razie po prostu sobie tu wyjdę i postaram się zacząć jakąś dziwkę. Cofam się! O jasny gwint! Broń się! Mów, kim jesteś! Nie żyję! Ops! Jeszcze w lewo, Robin! Super, udało mi się, okej. W takim razie, czy myślicie szybko tam wejść, podnieść te insygnia i spierdzielać? O kurde. No to będzie przypał. Ale on nie żyje! Spierdzielam stąd. Broń się! No już! No, Robin! Odejdź do tyłu. Robin, mam dla ciebie robotę. Rozśmieszasz mnie! Robin! No wejdźże, podejdź, zasponsoruj mu pojąchę. O jeden problem. No! O! Już myślałem, że mi mojego Petera z super dawką leczniczą zabije, ale na szczęście się udało! I został tylko jeden, ten niecny rycerz.